słuchajcie, wyjechaliśmy z ostatniego miejsca za rozładunku. Jedziemy sobie w jedno miejsce teraz zmienić tylko naczepy i wracamy do domu. Może będzie night out. Mówię to stój. Będzie night out, ale szczerze wątpię, słuchajcie, czy się uda. No ale zobaczymy. Dobra, lecimy teraz na M-kę. Tam będziemy o 17.30. O 19.00 wyjedziemy. No, powiem wam szczerze, że nie wiem, czy się wyrobimy do Blackbird z powrotem. Szczerze powiedziawszy, trochę śmieję wątpić, także może będzie night out, ale to jest tylko takie może, może. No, przy bardzo bimby wyjeżdża, nie lubię tej firmy. Na takiego chama kiedyś trafiłem w tym bimby, że patrzył na ręce, co ja robię w ogóle. Mówiłem on, bo o tym w jakimś filmie. Było świeżo po tym, jak przyjechałem do Anglii. Ja na partyzanta podczepiłem naczepy tak jak każdy z nas. Czyli podjeżdżałem metr od siodła, podłączałem kable, żeby się nie brudzić. No tak robi każdy z nas, Polaków, nie oszukujmy się. Mało kto robi inaczej. No tak nie za bardzo przepadam za nimi. Idziemy w lewo. Tutaj mamy dwie maszyny z lewej strony, z prawej raczej Smitha i tego Forda. Także lecimy już na M-kę. To jest kobieta, sajcik to jest kobieta, jest rozkapryszona jak cholera, także no typowo. Także słuchajcie, dzisiaj najprawdopodobniej zostaniemy na noc, ale to jest tylko takie najprawdopodobniej, bo nie jestem tego pewien. Zrobilibyśmy sobie dziewiątkę pauzy. Nie więcej, bo więcej mi nie jest potrzebne. Gdzieś się pchasz, kurde chłopie, gdzieś się pchasz. Ciężarówka. Masakra. Dureń, kurde. Trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Słuchajcie, naprawdę nie pamiętam, kiedy jeździłem ostatnio gorszym rzechem jak ten. Nie pamiętam. Podejrzewam, że Mario, ty byś się załamał, tracker. Jakbyś miał takim samochodem jechać, to że śmierdzi w nim jak cholera, kurna. To jeszcze... A, trzeba dogadać. Dobra, lecimy, słuchajcie. Kilometr prosto, został mi sam lód z woli. Pracuję. Także pierwszym zjazdem zaraz jedziemy. Ale słuchajcie, nic mi nie powiedzieli ci ludzie, kompletnie nic dzisiaj rano w tej firmie, co teraz jestem. Ani, że tu jest jakiś timesheet, ani, że tutaj, że jest telefon w kabinie. Nic kompletnie się nie dowiedziałem, kompletnie nic. Także to pan trochę, nie? Jedziemy na M1 Nord, wpadniemy na autostradkę i cały czas, caluśki czas autostradką, czyli nudy. I to jest właśnie angielski transport. Jedyny ekstrem, moi drodzy, moi mili.
Jedyny, moi drodzy, jedyny ekstrem, jaki tutaj jest, jak jedzicie, to fakt, że możecie zaraz w każdej chwili spotkać jakiś wiadukcik, ewentualnie może Anusz Widelec, jakaś wosa albo coś. To jest jedyny ekstrem tutaj, co czujemy, jak jedziemy po Anglii. Bo tak, to jest mały kraj, mają dobre autostrady, cały czas to samo, cały czas to samo. Tak to wygląda. Ludzki czas to samo. No, my na M1 Nord i tą autostradą cały czas aż do miejscowości, w której jedziemy. No, jedziemy do miejscowości, której nazwy zapomniałem, ale mamy zapisane. Patrzcie, następny John Olawis. A trójeczka ładna z przodu przed nami. Nieprawdaż? A wy tego nie widzieliście. Jedziemy na Northampton. Duże ulice mają tutaj, z tego co zauważyłem. No to akurat są tylko dwie koło mnie, ale widziałem już kilka. Naczepa dzisiaj ma 4,5 metra. Tragedii nie ma. Życzę, żeby mnie pouczać. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, następna ulica. Piszczą mi te hamulce, nie ma ABS-ów na czepie, no cholerny świat. Wiecie wy co, jak na Angola, to tutaj dupy nie urywa. Szału nie ma, dupska nie urywa, jak na Angola. Ile już jechaliśmy? Godzina 14, a tam jest 2 godziny. No powiem wam, że można zabrać tam czasu pracy dzisiaj, ale nie powinno. Powinniśmy raczej zajechać tam, wziąć naczepę, przepiąć się szybko. Jeżeli się nie uda, no to będziemy musieli gdzieś poszukać jakiegoś parkingu. Nie mam zamiaru płacić z moich pieniędzy. Dużo jest tych Johnów Lewisów tutaj, kurde, jeździ Northampton, 14 wjazd albo 14 zjazd, to pojemnie jak to woli. Mówiłem wam dzisiaj o tym chłopaczku, no kurde, to był, jak to się nazywają te nowe Renówki, T-Range, tak? Taka piękna, kurde, oparł mi się gościu lusterkiem o ten, o naczepę, takiego szmelca. On przestraszony, kurde, tego, że ja policję będę wziął, mówię, chłopie, zobacz na tę naczepę, zobacz jak to wygląda. To jest tragedia. A ty mi tutaj mi wyskakujesz z policją. On tylko nie dzwoń, mówię, no chłopie, no przecież to ty sobie ze mną robiłeś problemu, nie ja. Ja nie będę po byle pierdołę wołał policję. Ona chyba jest taka sfatygowana, że jedna rysa w tom czy w tom jeszcze upiększy nawet grafikę. Jepa! Jedź! Jedź, kobieto! Babo! Będzie, że baba. Chłop by tak nie pojechał, nie? Chociaż jestem pełny podziwu dla tej koleżanki z Delta Trans. Chłopaki, wy macie na pewno jakieś powiązania z Delta Trans. Czerwone Volvo, SY naczepa, 1 kwietnia, M1 na Milton Keynes. Tą panią spotkałem, także pozdrówcie ją ode mnie, na pewno któryś z was ją zna. I to chyba była podwójna obsada, tak mi się wydaje. Chłopak i dziewczyna, chyba para. Bardzo mi się podobał sposób jej jazdy. Naprawdę taki agresywny, taki kurde, nie taki jak ciepły buły, taki kurna, wiecie, taki, że aż klapsa by się chciało, nie? Taki, wiecie. Znaczy nie, że ja jej, tylko ogólnie tak.
zjeżdżamy, bo zobaczcie jaki jest na burdy, nie, kurde. Zapierdziel. Wszyscy do Londynu jadą, bo tu do Londynu to jeszcze tylko rzut beretem. A. Gdzie to jest jakieś światło, że można obserwować tutaj i z przodu. No słuchajcie, także co, kończymy, bo to zaraz wjeżdżamy na autostradę, spotkamy się później. Moi drodzy, moje drogie, powoli dojeżdżamy do miejsca rozładunku. Znaczy, chyba nie zbiorąc nie do rozładunku, tylko do przypinki. Nie będziemy zmieniać naczepę tylko i wyłącznie. Jak się zmienia naczepę, to już macie u chłopaków, którzy jeżdżą tutaj po Anglii. Tutaj ogólnie są inne zasady, tak jak wam powiedziałem. Europejscy kierowcy nie są za bardzo do takich zasad przyzwyczajeni. Co niesie za sobą tam duże ryzyko, że ktoś komuś podziękuje za współpracę, takie tam pierdoły. Także za 7 km będziemy już na miejscu. Mam nadzieję, że pójdzie szybko tutaj, że może dzisiaj się dojechać na miejsce, chociaż szczerze wątpię, powiedziałbym. Chociaż jeżeli nie, no to chociaż może się uda na jakiś serwis jechać. Może się uda, to też jest powiedzmy kijem na wodzie. Cyka kierunkowska, spróbowałem go włączyć, ale powiem wam szczerze, że nie pamiętam jak się w Mercedesie, a przecież nie jeździłem tym Mercedesem takimi wersjami, może trochę bogatszymi jak ta, bo ten to jest powiedzmy taki złom, że aż przykro, ale podobnymi jeździłem i pamiętałem, tutaj jest trochę tak napieprzone tutaj w tym samochodzie. Teraz pojedziemy. Dobra. Zapomnieć. Całe szczęście, że te strzałki w tych merolach to są takie duże, że aż się w oczy rzucają. Nie są malutkie jakieś, że nie będzie widać migania. Najprawdopodobniej jakąś lejbaję trzeba będzie poszukać póki do spania. Nie ma lekko. Ale ogólnie pamiętam, że na tej drodze, co ja jechałem i najprawdopodobniej będę jechał do Blackbird, że tam są fajne.
12 godzin czasu pracy za mną. Za chwilę, o jest, i za tym. Wdryski kolego. Za chwilę sobie pojedziemy w lewo. I tam będziemy mieli tylko jeszcze chwilę podjazdu. I firma się nazywa Rencitel. Rencitel prawdopodobnie, a nie po włosku. Nie wiem, co mnie nawiedziło, żeby po włosku czytać. Inbox. Rectical to się nazywa. Rectical. No i co, jak ja mam tutaj jechać teraz, co? No zobaczymy teraz jak to pójdzie. Żebyśmy się za bardzo rozpędzili. Industrialka, słuchajcie. Industrialka. Transkak. To jest rondo. Rectical. Widzę firmę, a więc dojechaliśmy. Rectical. Rectical. Ja wiem, co nazywa. Także zaraz sobie weźmiemy na czepę. Zmienimy. Jak tam wjechać? Zaraz sobie wjedziemy. Już widzę wjazd. Wjazd do Rectikela. O, Renault Traktor jest. Tacy oni są tutaj normalnie. Za 200 metrów skręć w lewo. Nie widzę naszej naczepy. Ale to nic, słuchajcie. Także już jestem na miejscu. Spotkamy się po zmianie naczep. No, słuchajcie. News jest taki, że stoimy na razie w industrialce. Zaraz będziemy jechać. Mam nadzieję zajechać sobie gdzieś. Nie wiem gdzie dokładnie, ale godzinka jazdy jeszcze przed nami. Mam taką ochotę zatrzymać się gdzieś, słuchajcie, na tej krajówce, co tu będzie zaraz. Gdzieś tu jest taka krajowa droga. Nie jest to autostrada. I gdzieś tam będzie jakaś lejbaja. No bardzo bym chciał tam się gdzieś przytulić i po prostu pójść spać. Bo 9 godzin pauzy muszę zrobić. M1 i tu jest M1 cały czas. Tu cały czas M1. Tutaj cały czas M1 idzie. O cholera, tu jest cały czas M1. A, tutaj zjeżdżamy z M1. M1 idzie sobie do przodu. A my zjeżdżamy na A600 coś tam. I tu właśnie będą lejbajki. Także najprawdopodobniej tu gdzieś jakąś uliczkę fajną wywąchamy i to będzie akurat za godzinę jazdy. Także stoję tutaj pół godziny, walę godzinkę. Jeżeli się coś spóźnię, trudno. No, taka jest to praca, że trzeba czasami trochę nagiąć, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce do parkowania. No, po prostu trzeba później opisać i to wszystko. Także to tam się nic nie stanie, jeżeli nawet trochę tam powiedzmy sobie przegniecie. Nie będę robił już treski piątki, bo to mnie nie uratuje ani nic. A tak szybciej pójdę spać. Zrobię dziewiątkę. Wystrzelę następnego dnia. Dziewiątka od 21. No może nawet. Nie będę robił tutaj więcej dłuższej pauzy. 15 stopni. 19. Jeszcze 15 minut. To jest... O! Słyszycie? Co się dzieje w tym samochodzie? Zobaczcie. FM. No brake wear indicator. Visit workshop. Pokazałem to dzisiaj. Patrzcie, to słyszycie, co się tu dzieje? Ja tak mam za każdym razem, jak przekręcę tylko stacyjkę. Straszne. Po prostu straszne. No wyłącz się do cholery. Także powiem wam, że tym razem akurat ta firma tutaj to dała tak ciała, że aż... No ale trudno. Powiedziałem szefowi, że do tej firmy jeszcze... Szefowi, nie szefowi, tylko mojej agencji, dla której pracuję.
że do tej agencji już więcej, do tej firmy już więcej, że mi nie wysyłał, po prostu nie chcę. Bo po prostu nie chcę. A powiedział, że nie ma problemu. Powiedziałem mu, w jakim stanie jest samochód, powiedziałem mu wszystko. Nakreśliłem mu tak z grubsza, o co mi chodzi, że ja nie będę po prostu tak ja przez takie filmy jeździł, bo no bo po prostu, no wiecie, no jest trochę ryzyko, ja za to odpowiadam, tak? Także no, wiecie jak jest. No, także ja sobie czekam jeszcze 15 minut, później godzinkę jeszcze dowalę, muszę to 30 zrobić, niestety. Muszę tę 30 zrobić niestety, zrobię tą 30 i będę emigrował już dalej. Podejrzewam, mówię, na którąś A drogę wyjadę i tam będą lejbajki, na którejś lejbajce Marcin się będzie musiał przytulić niestety gdzieś i gdzieś spać. Mógłbym stanąć gdzieś na jakimś, ponoć można stawać, bo też nie wiem do końca tego, na jakimś snapie albo na jakimś serwisie, ale znowu oni mi kasy nie oddadzą. Także no... To jest wszystko takie, słuchajcie... No ale trudno. Jest jak jest, mamy na razie to. Robimy to. Najważniejsze, że dzisiaj prawie 15 godzin pracy. Także coś tam wpadło. Ważne, że jutro sobota, 8 godzin pracy. Bo tak jak tutaj napisał kolega, ja się z tym zgadzam, bo tak jest. 8 godzin gwarantowane, także 8 godzin przy sobocie. Po stawce całkiem niezłej. No to trochę kasy się na tym zrobi. Zobaczmy tylko ile... Jeszcze pauzy, 14 minut. 14 minut i jedziemy. I lecimy. Dobra, spotkamy się później. Na pauzie. Dobra, słuchajcie, lecimy tym braczkiem. Na razie jeszcze prosto. Na rondzie. Na pewno prosto na rondzie. Samochód, ja pierniczę, strasznie. Teraz musimy zrobić tak, jak chciałem przedtem, czyli pojechać tutaj na dół i tam prosto.
Powiem wam szczerze, że wolę szybciej skończyć jutrzejszy dzień niż zacząć. Szybciej znaczy wolę później skończyć ten dzień niż szybciej zacząć następny. Także. Skręć w lewo, następnie na rondzie. Zjedź pierwszy zjazdem. M1 Mansfield nic nie jedzie. Możemy zawijać. Mamy dość ciężko, mamy około 16 tons, także on dlatego się może tak męczy. Jeżeli to jesteś z hamulcami, mam tu gaśnicę, także gasić będziemy, bo nie podobała mi się ta akcja, co była. O, zobaczcie, tutaj jest wjazd, chociaż jakbyśmy tam pojechali, to byśmy mieli trochę ciężko. Słuchajcie, mamy jeszcze dokładnie, słuchajcie, godzinę na dojazd. Widzicie, ale byśmy się musieli kurde męczyć, a tak tu bach, bach, elegancko jesteśmy w trasie. Nic nie straciliśmy, a tylko zyskaliśmy. I dobra, i lecimy. I teraz byle tylko przejechać autostradę i wjechać na tę właśnie traskę, co idzie tam na Manchester bokiem. Słuchajcie, pauzunia. Pauza 9 albo 10 godzinna. Zobaczę jeszcze, jak będę się czuł. Jutro bardzo fajna trasa nas czeka, ponieważ ta trasa tutaj do Manchesteru, na Manchester, jest naprawdę fajna. Jest barwna, jest taka lekko górzysta i ja postaram się nagrać tą trasę w całości. Także mam nadzieję, że się wam spodoba. Tym bardziej, że widoki są naprawdę przednie, tylne, jakie tylko chcecie. Także słuchajcie, podsunęliście mi bardzo fajną myśl. Przy okazji zobaczcie, jaki mam fajny śpiwór. Pachnie nowością. Mam nadzieję, że jutro go poskładam, żeby go włożyć normalnie do plecaka. Jak nie uda się, to się nie uda, trudno. Także słuchajcie, podrzuciliście mi do głowy wspaniały pomysł, powiedziałbym. Chodzi o kupno kamery Hero. Powiem wam szczerze, że do niedawna nie byłem przekonany, ale jak zobaczyłem, jakie fajne są efekty, jaki przede wszystkim głębia kolorów, jakie to wszystko lepiej wygląda. Ta moja kamera, macie ją ze mną od kiedy kręcę filmy. Od pierwszego Tracker Life'a, jak kręciłem, to nakręciłem telefonem, ale już następnego już kręciłem kamerą. Także ta kamera ma już ponad 2 lata. Naprawdę dziadek, a raczej babcia. Także, no, jakby to powiedzieć, czas na nią już by był. Także ściągam swoje skarpety, także dobrze, że to nie jest 7D, abyście padli. Także to dam sobie do tego. A, to wam chciałem pokazać. Nie to, że wyskakuje z pokazaniem wam giry do kamery, ale zobaczcie. Takie coś muszę nosić na dzień dzisiejszy. Jest to taka opaska na staw skokowy. Niestety, tak jak wam wspomniałem ostatnio, moja noga jest tak strasznie słaba, że praktycznie lekko ją źle postawię i już mi noga ucieka. Także, tak jak powiedziałem, już niedługo najprawdopodobniej będę na zwolnieniu lekarskim, bo skręcę sobie nogę. I to nie jest specjalnie, po prostu ja wiem, że sobie ją skręcę. Ja po prostu wiem, że sobie ją skręcę. Także ja się rozbieram, słuchajcie, bo idę spać. Nie wiem jak wy o tej porze, no ale
jak wy to oglądacie, to podejrzewam, że jednym ciurkiem za dnia po pracy, ewentualnie nie wiem kiedy to zamieszczę, bo jeszcze jak ja to kręcę, to nie macie jeszcze wszystkich filmów, nawet z Woodside, jak pracowałem, ale powiem wam szczerze, Woodside, a ta firma to jest nieba a ziemia, naprawdę, to w ogóle samochód, w ogóle czystość samochodu, przecież tam jak wlazłem tego Woodside'a, no fakt faktem, kurde, był ten po butelce, znaczy po kawie ten kubek, no ale to wiecie, to bez przesady, to tam może być, to ktoś to zapomniał wyrzucić i tyle, no Boże, ale tak to wszystko było czyściutko, a tutaj powiem wam naprawdę, że się trochę zawiodłem, jeżeli chodzi o czystość samochodu. Zawiodłem się, jeżeli chodzi o stan techniczny samochodu. Bardzo się zawiodłem. Bardzo dużo informacji na panelu. Bardzo dużo. Także trzeba będzie raportować. Jutro przyjadę. 100 km zostało jeszcze. Jakieś 2 godziny jazdy. Jak Manchester dobrze pójdzie, mam nadzieję, że pójdzie dobrze, no to będzie lepiej. A Manchester jest zawsze do przejechania dość paskudny. Także słuchajcie, co tu jeszcze dodać? Raczej nic, raczej będę szedł już spać. Co złego to nie ja. Pierdzielne się spać, wstanę rano. Jeszcze sobie zaraz dokładnie... ogólnie o 6 bym chciał stąd ruszyć. No to o 6, no to tak jakoś by to wyglądało. 6, 7, 8 jestem tam. Akurat najgorsze korki w Manchesterze. Damy radę. Jakoś damy radę. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze wsunę tobie na kanapkę, bo jestem jeszcze głodny. Z wami się widzę jutro na trasie. Jutro zrobimy sobie traskę na Manchester drogą 600 bodajże ileś. Ja tutaj ostatnio byłem tą trasą, jechałem. Znam tę trasę, jest naprawdę bajeczna, jest fajna, jest miła i przede wszystkim jest fascynująca. Także do zobaczenia jutro na innej trasie. Nie wiem, czy to będzie już inny trekking, mówisz, czy to będzie ten sam cały czas. W każdym bądź razie będzie trochę do oglądania, także zostańcie ze mną. We'll be right back.